Witam was w mojej małej kuchni. Witam was w mojej małej kuchni. Dzisiaj mam dla was szybki i pyszny deser z ziaren kumachi. I już wam pokazuję, co by mi potrzebować. No i teraz tak, tu mu właśnie te chia ziarenka, ziarna chia albo nasiona. Teraz wam pokażę, jak to wyglądą. Tak to wyglądą, takie czarne ziarenka, bardzo, bardzo drobniutkie. No, takie, jak to weźmiecie tak, spróbujecie, to w sumie nie ma tak smaku. Potem dopiero z mlekiem to mu nabiorą smak, ale też dużo, dużo zależy od mleka. Jakie mleko weźmiecie? Ja próbowałam z normalnym mlekiem i to bardzo smakowało. Potem próbowałam ze mlekiem sojowym, to mi to nie smakowało. A sąsiadka zaś robiła z mlekiem z migdałowym mlekiem, powiedziała bardzo dobre. No dobra, to zaczynamy. I teraz tak, 3 łyżeczki się wezmę, to jest może tak gdzieś 15 gramów. Teraz tu 125 gramów mleka, mililitrów, 125 ml mleka krowiego, 1,5% tłuszczu i łyżeczka słodziku. Jak nie chcecie słodziku, to możecie posłodzić miodem, ale ja próbowałam z miodem, mi to nie smakuje, ty z miodem. Mi to tak, za bardzo mi to smakuje potem na ten miód, ta słodkość, także mi to nie podchodzi. Dobra, to teraz odstawimy do lodówki i to musi się zrobić, te ziarenka muszą napęcznieć, nagryźć ich, napęcznieć, one się takie śliskie zrobią. No, na pora godzin, jeżeli chcecie to rano jeść, to zróbcie się na wieczór, zalecie się to na wieczór i na noc zostawcie w lodówce, a jak chcecie na wieczór jeść, to możecie na przykład rano albo po południu zaląć i zostawić w lodówce na wieczór. No, żebyście na wieczór mieli. Dobra, ja to odstawię do lodówki. Jak to napęcznie, to się będziemy widzieć. Tak, kochani, tak wygląda mój pudding, mój budyń. Musiałam powiedzieć, zrobiłam jeszcze, musiałam zrobić jeszcze raz, bo nie przyszłam do tego, żeby dalej kręcić potem. I co musiałam powiedzieć? Tu dach teraz 60 gramów, no tak gdzieś około 60 gramów tych chia ziarenek i tak, tak gdzieś na 200 ml. Albo 150 ml mleka, bo mi to nie było takie fajne, richtig gęste, takie mi się fajne gęste nie zrobiło. Także mi się wydaje, na 15 gramów to gdzieś tak około 80 ml, no ja 80 ml tego mleka, żeby było fajne takie gęste. Ok, potem się weźmę jeszcze do tego świeże truskawki, tu mój jogurt grecki i takie te migdały i mięta. Tak, teraz się to przełożę do szklanki. A wszystko do jednej szklanki. Teraz się tu do te truskawki. Ja się pokroję na 4. Ja lubię, jak jest bardzo dużo truskawek tu w środku, dlatego tu się dużo. Teraz na górę do jogurt. Na górę się do mandle. I to już jak w sumie gotowy. Mięta. Gotowe. Tak, teraz się spróbuję. Jakie to chcecie słodkie mieć, to musicie się sami zdecydować. Bo jeśli lubicie słodkie rzeczy i to nie wystarczająco słodkie, to nie będzie to dobre. Możecie się teraz trochę jeszcze dać no albo cukru, albo słodziku, albo miodu. Pyszne je. No. Te migdały mi tu bardzo fajnie chrupią między zębami. Ta mięta mi tak fajnie pachnie, muszę zaraz zjeść. Ok, dobra. Myślę, że wam się podobało przepis. I do następnego razu. Cześć!
Nie wiecie, ta w filmie powiedziała, te ziarenka, jak zalejecie mlekiem, musicie to od czasu do czasu pomieszać, bo się zrobią takie klumpy. O. I wtedy potem, wtedy jak już się te klumpy zrobią, to ciężko to będzie to wymieszać i będzie taka jedna gluta.